Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Po przeczytaniu stenogramu z ostatniej sesji Rady Miejskiej doszłam do wniosku, że rzeczywiście powinnam z tej trybuny publicznie przeprosić. Przepraszam przede wszystkim mieszkańców Łodzi za to, że od ponad 2 tygodni radni Lewicy zamiast dyskutować o sprawach istotnych dla miasta zajmują się reżyserią politycznego spektaklu, którego finałem ma być publiczne przesłuchanie prezydenta przez niektórych radnych. Wszystkie konferencje prasowe, kolejne wypowiedzi w mediach i proceduralne fryki z zerwaniem obrad włącznie obliczone są jedynie na wywołanie medialnej awantury. Radni opozycji nie próbują już nawet udawać w tym zamieszaniu, które z premedytacją wywołali, że interes miasta czy mieszkańców ma dla nich jakiekolwiek znaczenie. Dla nich liczy się populizm, PR i propaganda. Przepraszam również pana przewodniczącego za to, że w sposób absolutnie niezamierzony wskutek podjętych przeze mnie działań stał się obiektem ataków swoich kolegów i koleżanek radnych. Szanowni Państwo, wszystko, co miałam w tej sprawie do powiedzenia, zawarłam w informacji przekazanej do ABW i CBA w dniu 8 lutego. Poinformowałam wtedy o moich wątpliwościach co do przebiegu prac dotyczących przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Doliny Rzeki Sokołówki. Już w 2011 roku z kontroli NIK wynikało, że brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje uruchomieniem mechanizmu o charakterze korupcjogennym. Ponowna kontrola NIK, która zbiegła się w czasie z Państwa decyzją o odrzuceniu projektu planu dla Doliny Sokołówki, pokazuje ten sam problem. Ponieważ Łódź potrzebuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to każda decyzja, która to utrudnia, jest niezrozumiała. W przekazanej przeze mnie informacji nie padły żadne nazwiska. Nie zostały wymienione żadne przepisy karne. Ocenę sytuacji opisanej w tej informacji pozostawiłam powołanym do tego celu służbom, które obecnie są jedynym dysponentem toczącego się postępowania. Mam pełne zaufanie do służb, które podjęły się wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tą sprawą. Ich praca nie potrzebuje rozgłosu, toczą się swoim tempem. Za chwilę na sesji odbędzie się próba przesłuchania prezydenta miasta. Podział ról jest dobrze znany. Wszyscy wiemy, co się wydarzy. Łatwo przewidzieć kolejne pytania. Szanowni Państwo, ja nie mam dziś nic więcej do dodania w tej sprawie. Dlatego apeluję do wszystkich o powstrzymanie się od kolejnych komentarzy, złagodzenie języka i zakończenie tej dyskusji, która do niczego nie prowadzi. Szanowni Państwo, decydując się na udział w życiu publicznym, powinniśmy być przygotowani na to, że nasze decyzje są oceniane, komentowane, a niekiedy poddawane kontroli. Ja mam świadomość, wiem, że sama kilkakrotnie byłam poddawana różnym procedurom kontrolnym i weryfikacjom. W pełni to akceptuję, ponieważ nie mam nic do ukrycia. Dziękuję bardzo.